Czym jest ketoadaptacja? Ketoadaptacja to okres, w którym organizm wchodzi w stan ketozy oraz uczy się efektywnie używać ciała ketonowe oraz kwasy tłuszczowe jako głównych substratów energetycznych. Na diecie z większą podażą węglowodanów nasz organizm korzysta głównie z glukozy jako źródła energii. A więc jesteśmy doskonale przystosowani, gdyż od najmłodszych lat węglowodany stanowią nasze główne źródło energii. Zmiana głównego paliwa na tłuszcze i ciała ketonowe wymaga gruntownych zmian na poziomie komórkowym i hormonalnym w naszym organizmie. Dlatego trzeba dać trochę czasu organizmowi na adaptację do nowego modelu żywienia. O tym traktuje się ketoadaptację. Często zdarza się tak, że osoby wchodząc na ketoadaptację nie liczą tych kalorii. I nie ma w tym nic złego, ale pojawia się problem wtedy, gdy zaczynają niedojadać czy to mikroskładników, czy kalorii. Chroniczne niedojadanie będzie prowadziło do niedoborów niezbędnych składników odżywczych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dlatego ja na ketoadaptacji zalecam liczenie czy to kalorii, czy to makroskładników. A więc od czego zacząć? Najpierw musimy obliczyć całkowitą przemianę materii, a później musimy obliczyć rozkład makroskładników. Całkowita przemiana materii jest to dzienne zapotrzebowanie na energię, które pozwala na prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz utrzymanie masy ciała. Czyli jest to tak zwany bilans kaloryczny, w którym ani nie tyjemy, ani nie chudniemy. Natomiast ważne jest to, że to jest tylko kalkulator. Podam przykład. Jeśli wyszło Wam, że Wasze zapotrzebowanie to 2500 kalorii, ale na tych kaloriach będziecie tyli, to znaczy, że te 2500 kalorii to nie jest Wasze zero kaloryczne, tylko to jest Wasza nadwyżka energetyczna. Dlatego pamiętajcie, że kalkulatory to tylko wskazówka, a nie pewnik. Dlatego zawsze metodą prób i błędów musicie znaleźć swoje zero kaloryczne, swoją nadwyżkę kaloryczną i swój deficyt kaloryczny. Często słyszę, że jestem na deficycie i nie chudnę. Jeśli jesteś na deficycie kalorycznym, to musisz chudnąć, bo z założenia jesz mniej niż twój organizm wydatkuje, co powoduje redukcję masy ciała. Więc nie możesz być na deficycie i nie chudnąć. A to, że kalkulator wyliczył, że jesteś na deficycie, może nie być prawdą. Dlatego pamiętaj, że kalkulator to tylko kalkulator, a realne liczby musisz dobrać indywidualnie. Aby obliczyć całkowitą przemianę materii, trzeba obliczyć podstawową przemianę materii oraz współczynnik aktywności. Jak to zrobić? W opisie filmu znajdziecie kalkulatory. Jak obliczyć rozkład makroskładników? Zacznijmy od białka. Białko to najważniejszy makroskładnik na diecie ketogenicznej. Dlatego trzeba jeść go odpowiednio dużo. Duża ilość białka może spowolnić wejście w ketozę, dlatego na ketoadaptacji, która trwa mniej więcej 30 dni, trzeba pilnować podaży białka. Białko trzeba dostosować w zależności od aktywności fizycznej. Ja zalecam na ketoadaptacji od 1 g do 1,5 g na kilogram masy ciała. W opisie filmu znajdziecie te przedziały. Teraz węglowodany. Najważniejszym aspektem, jeśli chodzi o wejście w ketozę, jest restrykcja węglowodanów. Dlatego podaż węglowodanów musi być stosunkowo niska. Ja zalecam jeść maksymalnie 30 g węglowodanów netto. Aby obliczyć węglowodany netto, trzeba odjąć od całkowitej podaży węglowodanów podaż błonnika. Ostatnim makroskładnikiem jest tłuszcz. Mówi się, że dieta ketogeniczna to dieta wysokotłuszczowa. Oczywiście jest to prawdą, ale nie zawsze musi tak być. Natomiast na diecie ketogenicznej kwasy tłuszczowe są głównym źródłem energii. Podaż tłuszczu obliczamy w następujący sposób. Od naszego zapotrzebowania odejmujemy kalorie z białka oraz z węglowodanów. To, co nam zostaje, to są nasze kalorie z tłuszczów. Teraz wystarczy podzielić przez 9, gdyż 1 gram tłuszczu ma 9 kalorii i wychodzi nam gramowa podaż tłuszczu. Wszystkie kalkulatory znajdziecie w opisie filmu. A teraz powiem Wam, jak układać posiłki na diecie ketogenicznej.
Tak naprawdę przygotowywanie posiłków na diecie keto jest banalnie proste. Pierwszą rzeczą, jaką robimy, to wybieramy źródło białka. A więc tutaj mogą być owoce morza, podroby, mięso, jaja, ryby, nabiał. Do tego dodajemy dużą ilość warzyw niskowęglowodanowych. Na przykład szpinak, jarmuż, pomidor, papryka, przeróżne sałaty. Tak naprawdę wystarczy unikać warzyw wysokoskrobiowych i strączkowych. I tak naprawdę resztę warzyw możemy jeść spokojnie do woli. Pamiętajcie, na diecie keto nie ograniczamy warzyw. Oczywiście, zależy od kontekstu, ale przeważnie możecie jeść warzywa do woli. Problem robi się wtedy, gdy robimy dużo keto deserów i może się okazać, że łatwo przekroczymy podaż węglowodanów, co może utrudnić proces adaptacji. A tego nie chcemy. I na koniec dolewamy do tego odpowiednią ilość tłuszczów. Jeżeli mamy problem z dobiciem tłuszczów, warto zainteresować się takim tematem jak kawa kuloodporna czy fat bomby. Przykładowe jadłospisy, filmiki, blogi i tak dalej w temacie gastronomii na keto, gdzie znajdziecie oczywiście w opisie. A ile jeść posiłków na keto? Moim zdaniem 3 posiłki na początku są najlepszym wyjściem. Polecam też również zjeść śniadanie maksymalnie do godziny po przebudzeniu. Nie jestem fanem pomijania śniadań, ponieważ obecna literatura pokazuje, że to negatywnie wpływa na rytm dobowy. O tym więcej powiem w przyszłych filmach. 3 posiłki pozwolą bez problemu stworzyć gęsty odżywczo-jadłospis, który Was nasyci i odżywi. A pamiętajcie, że celem każdej diety jest dostarczenie niezbędnych składników odżywczych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jeśli macie problemy z przyjęciem dużej ilości tłuszczów na jeden raz, zwiększ się bez problemu ilość posiłków. Dzięki za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia następnym razem. Cześć!